Przygotowani jesteśmy już od soboty 27 października na to, że przyjedzie większa ilość ludzi na parkingi przy cmentarzu. One oczywiście mają odpowiednią pojemność i właśnie wtedy będziemy korzystać ze swoich kompetencji, czyli będziemy regulować ruchem, a do takich naszych poleceń trzeba się w pierwszej kolejności stosować, więc my będziemy poradzimy sobie na pewno ręczną regulacją ruchu. Jeżeli parkingi przy bramie A lub przy bramie B zostaną zapełnione, począwszy od soboty 27, to jest października, wówczas będziemy kierować pojazdy na wyznaczone parkingi, czyli na plac cyrkowy, po prostu, który powinien w tym czasie przejąć nadmiar pojazdów. Poza tym to zabezpieczenie nie będzie się różniło niczym od zabezpieczeń, które były prowadzone kilka lat wcześniej. Apelujemy tylko do tego, że rzeczywiście jest tam kilka nowych znaków. Kierowcy przyjeżdżając na miejsce powinni się do nich stosować. Przede wszystkim apelujemy o to, żeby korzystać jak co roku z komunikacji miejskiej, ponieważ dla nas priorytetem jest to, żeby autobusy miejskie bez żadnych kłopotów dojeżdżały do bramy cmentarza i dowoziły tych, którzy się chcą na cmentarz dostać w jak najszybszy sposób. Samochody, wiadomo, osobowe i inne trochę nam stwarzają problemy. Dlatego też apelujemy o to, aby korzystać z komunikacji miejskiej, okazywać nam stosowne przepustki, które zostały wcześniej uzgodnione i przekazane osobom uprawnionym do dojechania pod cmentarz, na parkingi przy cmentarzu. A mówię, w dalszym ciągu, nawet skończyć od 2 listopada, potem następny weekend jest 3-4 listopada i w tym czasie również będziemy cały czas monitorowali przedmiotowe parkingi i w dalszym ciągu w miarę możliwości i w razie konieczności będziemy podejmować regulację ręczną i będziemy kierować na parkingi pojazdy, które tam przyjadą. Dużo osób nieuprawnionych próbuje jednak dostać się pod bramę cmentarza. Są to różnego rodzaju tam wytłumaczenia, że ktoś tam jest chory, że coś tam się stało, że musi dojechać, że coś ciężkiego zawieźć, czy ciężko jest coś zanieść. No, z takimi ludźmi mamy najwięcej problemów, ponieważ musimy tam kilka słów zamienić, a to zajmuje chwilę czasu. Każda taka chwila powoduje to, że autobusy mają utrudniony dojazd pod bramę cmentarza. Taksówki zgodnie z naszymi wszystkimi założeniami powinny dowozić pod bramę cmentarza osoby, które również posiadają jakieś tam niepełnosprawności, są to inwalidzi. No ale tutaj w miarę możliwości co roku, dopóki jest ruch płynny, te samochody rzeczywiście dowożące pasażerów pod bramę cmentarza są po prostu wpuszczane w odpowiednich miejscach, oni też wiedzą, gdzie mogą zawrócić. A